Ojej, wygląda na to, że mała Nancy jest głodna. Potrzebuje pomocy. Babciu, to nie pora na sen. Wnuczka potrzebuje jedzenia. Babcia jest gotowa rzucić wszystko dla ukochanej Nancy. O, to Brittany, starsza siostra. Kto lepiej niż siostra wie, czego potrzebuje Nancy? Szefie, ty też tu jesteś? Potrzebujemy twojej pomocy. Mamy tu problem, który tylko profesjonalista może rozwiązać. Wygląda na to, że czeka nas challenge i zaczyna się właśnie teraz. Nancy, czy myślałaś już o pierwszym daniu? Zobaczmy. Wow, to makaron. Świetny wybór. Można je zrobić na wiele sposobów. Więc Brittany, jakieś pomysły? Ojej, ostrożnie! W tym tempie cały makaron skończy na podłodze. Teraz trzeba troszkę poczekać. Ale Brittany zdaje się o tym nie wiedzieć. Co ona zamierza? Tnie makaron jak trawnik? Jakie to straszne. Babciu, musimy jej pokazać, jak to się robi. Właśnie tak. Troszkę cierpliwości i makaron jest gotowy. I one nazywają to makaronem? Nie, no to się nie nadaje. Bierzemy ten makaron i wyrzucamy go do kosza. Tam jest jego miejsce. Pokażę wam, jak pracują profesjonaliści. Bierzemy trochę mąki, jedno jajko, szczyptę soli, a teraz sekretny składnik. Teraz nasze ciasto nabierze niezwykłego koloru. Spójrzcie, jak jest piękne. Idealnie. Teraz przykrywamy ciasto folią spożywczą. I czekamy. Prawdziwe kulinarne arcydzieła wymagają czasu. Czekanie podczas gotowania to prawdziwa męka. Susan, nudy. O, już czas. No i co dalej, szefie? Dalej wałkujemy nasze ciasto. Uff, to nie jest łatwa robota. Co jest? Pobrudziłam się. Tak lepiej? Świetnie. Czas kontynuować tworzenie naszego arcydzieła. Kroimy makaron, dodajemy jeszcze trochę mąki. Wspaniale. Pani ośmiornica, jak się pani miewa? Też się cieszę, że cię widzę. Te ośmiorniczki będą idealne. Podsmażymy je na patelni. Dodamy troszkę śmietany. A teraz wrzucamy nasz cudowny makaron. Mamma mia, to dzieło sztuki. Zostało tylko podanie. Spójrzcie na to cudo. Brawa dla mnie. Co? Ketchup? To jakaś masakra. Każdy z uczestników ma inny pomysł. Brittany, co ty wyprawiasz? Wygląda na to, że jej makaron przykleił się do garnka. Co teraz zrobimy? Niezły pomysł. Makaron z zupki chińskiej zawsze się sprawdza. Jest całkiem smaczny. Ale czy te kluski będą smakować lepiej niż makaron babci i szefa kuchni? Zaraz się przekonamy. Nancy, czas na degustację. Wow! Ten makaron wygląda nietypowo. Spróbujmy. Czy to ośmiorniczki? Ciekawe. Fuj! To obrzydliwe, ohyda! Dobra, ten makaron wygląda bardziej apetycznie. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Mój ulubiony ketchup. Jest pyszny. Ale mamy jeszcze jednego kandydata. To mój ulubiony makaron na ostro. Spróbujmy troszkę. Jaki do... Ojej, czy ktoś ma szklankę wody? Nic mi nie jest. To było super. To jest zwycięzca. Czasami nie musisz robić zbyt wiele, żeby wygrać. Uczcie się od Brittany. Okej, co my tu mamy? Chipsy? Oczywiście, że tak. Kto ich nie lubi? Zaraz dowiemy się, kto z naszych zawodników robi najlepsze chipsy. Brittany, co ty wyprawiasz? Daj mi to. Pokażę ci, jak to się robi. Ziemniaki można łatwo obrać za pomocą specjalnej owieraczki. Teraz kroimy je w ten sposób, włączamy kuchenkę. Nie żałujemy oleju, aby nasze chipsy były odpowiednio wysmażone. Widzisz, Brittany, to nie jest takie trudne. Dobra, spróbuję. Ojej. Czy to pada deszcz z ziemniaczanych skórek? Mimo wszystko te ziemniaki wcale nie wyglądają na obrane.
jest nawet łatwiejsze niż myślałam. Świetnie mi to wychodzi. Jestem prawdziwą profesjonalistką. Teraz tak. Babcia mówiła, żeby nie skąpić oleju, pamiętam. Oj, tylko nie to. Strzelający olej. Wygląda na to, że wszystko pomyliłaś, Britney. Spójrz, jakie równiutkie są chipsy babci. A jak tobie idzie, szefie? Wow, po co mu ta tortilla? Takich chipsów nigdzie nie zobaczycie. To mój popisowy przepis. Smażymy, aż będą chrupiące. I oczywiście wisienką na torcie jest mój rewelacyjny sos. Prawdziwy kucharz nie boi się pracować z ogniem. Spójrzcie na tę konsystencję. Cudowna. Ale oczywiście to nie wszystko. Ostatnim akcentem jest pokrojenie w powietrzu limonki. Gotowe? Bon appétit! Wow, szef nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Tak jak Britney. To straszne! Moje chipsy są spalone. Co teraz robić? Jaka szkoda. Nie smuć się. O, proszek serowy. Może zamaskuję smak spalonych chipsów i ich czarny kolor. No co za genialny pomysł, Britney. Chipsy babci też są już gotowe. No to co, czas na degustację? Wow, ale dużo chipsów. To jest jakieś święto. Zacznijmy od tych. Wyglądają fajnie. Oj, co to za smak? Uj, to obrzydliwe. Mam nadzieję, że te będą lepsze. Przyjemnie chrupią. Ojej, te chipsy są takie wyjątkowe. Jak tu dużo sera. No nieźle, nieźle. Ale te chipsy były jednak lepsze. Brawo, babcia zasłużenie wygrywa. Hurra! Ciekawe, co nas czeka w trzecim wyzwaniu. Wow, to tort! Odlotowo. Torty są pyszne, ale nie są łatwe do zrobienia. Mam nadzieję, że nasi bohaterowie są gotowi na to wyzwanie. Ile składników? Britney ledwo się powstrzymuje. Patrz się, ucz się, wnuczko. Najpierw bierzemy krem i kładziemy go na biszkopt. Właśnie tak. Teraz rozprowadzamy go równomiernie szpatułką na biszkopcie i tak samo robimy z resztą ciasta i układamy jeden biszkopt na drugim. Żeby zrobić tort w kształcie serca, potrzebujemy specjalnej foremki. No i teraz najlepsza część. Dekorujemy nasze ciasta czekoladą. Ej, gdzie jest? Britney, Britney. Dobra, trzymaj. Na czym ja to skończyłam? A, na dekorowaniu ciasta. Dekorujemy go czekoladkami po bokach. A na wierzchu układamy słodkie drażetki. Im więcej kolorów, tym lepiej. I skończone. Tort jest gotowy. Jaki piękny tort zrobiła babcia. A co wymyślił szef? Praca cukiernika wymaga niezwykłego talentu, a moje torty to dzieła sztuki. Pokażę wam, jaki tort robimy w mojej restauracji. Nazywam go letnia tęcza. O tak. Zapomniałem, po co mi to... A, no właśnie, wykończenie. Dekorujemy nasz wspaniały tort. Dodam tu jeszcze kilka kremowych chmurek. Gotowe. Wiem, wiem, jest najlepszy, jaki kiedykolwiek widzieliście. Wow, nawet babcia jest zachwycona, widząc takie piękno. A jak twoje ciasto, Britney? Uspokój się, co to biedne ciasto ci zrobiło? Britney nie jest zbyt dokładna. Najważniejsze, że się stara, prawda? Świetnie, prawie gotowe. Teraz będziemy dekorować ten torcik. Najpierw porządnie podpiekę posypkę. O, tak. Wyszedł mi ładny, kolorowy lukier. Wlewamy go tutaj. I voilà! Wow, to było spektakularne. Tort wygląda naprawdę świetnie. Ale to chyba jeszcze nie wszystko. Britney dodaje krem na brzegi tortu. Super, gotowe. Smacznego, Nancy. Wow, czuję się, jakbym miała urodziny. Trzy torty na raz. Spróbujmy kawałka tego pięknisia. Ojej, jakie pyszne. Niewiarygodne. Ale muszę spróbować innych. Podoba mi się jego kolor. Próbuję.
No nieźle. I na koniec ostatni kandydat. Jak tu dużo kolorów. Wow, to moje ulubione drażetki. Ojej, jakie pyszne. I kogo wybrać? Muszę pomyśleć. Wygrywa tęczowe ciasto. No co mogę powiedzieć? Praca profesjonalisty. Ostatnie wyzwanie. Wow, to gorąca czekolada. Uwielbiam gorącą czekoladę. A jaki jest wasz ulubiony napój? Dajcie nam znać w komentarzach, a może w następnym filmiku nasi bohaterowie zrobią właśnie wasz ulubiony napój. Dobra, dodajemy kakao do mleka. Następnie dorzucamy tabliczkę czekolady. A teraz wszystko dokładnie mieszamy. I nasza gorąca czekolada gotowa. Oczywiście trzeba ją pić z najlepszego kubka. Właśnie takiego. Jak miło, ale to wydaje się zbyt łatwe dla szefa. Zaraz zobaczycie, jak powstaje najpyszniejsza gorąca czekolada. Dobra, dodajemy łyżkę kremu, bitą śmietanę i oczywiście pianki marshmallows. I posypujemy wszystko cynamonem. Voilà! Aromatyczna i pyszna gorąca czekolada gotowa. A co robi Britney? Chyba ma pomysł na to, jak udekorować swoją czekoladę. Bita śmietana, syrop czekoladowy i drażetki. Świetnie! Ale to nie wszystko. Dodaję jeszcze ciasteczka i słodkie rurki. Co za wymyślny napój. Brawo, Britney. No to co? Czas na degustację. Ojej! Najpierw chcę spróbować tego. Jaki bogaty smak. Teraz to. Ojej, jaki kubek. Babciu, to takie słodkie. Próbuję. No, nie bardzo. I nasz ostatni uczestnik. No, takie sobie. Chyba wiem, kto jest zwycięzcą. Ten napój. Britney gratuluje wygranej, ale wszyscy nasi zawodnicy sobie poradzili. Brawo! Dobra, a teraz zróbcie mi burgera. Dacie sobie radę? Oczywiście, że tak. Dla ciebie wszystko. To nie powinno być trudne. Surowe mięso. Zabieraj jej, babciu. Zacznę od bułki. Burger powinien mieć bułkę na dole i bułkę na górze. A w środku coś smacznego. Na przykład Nutellę. Bo dlaczego nie? Słodki burger jest już prawie gotowy. Ktoś się wymyka spod kontroli. A to dopiero początek. Teraz pianki marshmallow. Spróbujmy. Właśnie to, czego potrzeba do słodkiego burgera. Dodam ich więcej. Nigdy nie widziałem bardziej absurdalnego przepisu. A na bułce ułożę kilka pianek marshmallow. Super. Czas pokazać wam, co to jest prawdziwy burger. Żadnej Nutelli i żadnych słodyczy. Najważniejszą rzeczą w burgerze jest kotlet. Całkowicie się z tobą zgadzam w tej kwestii. Najpierw robię mały klopsik i wrzucam go na patelnię. O tak. Spójrzcie, jak pięknie wyszło. A teraz dociskam go łopatką. Trzeba pamiętać, żeby go odwrócić. Czekajcie, co to za zapach? To okropne! Spokojnie, babciu, wszystko pod kontrolą. Pianki należy podpiec, aby były jeszcze smaczniejsze. I palnik jest do tego najlepszym narzędziem. Pozostało tylko dodać żelki i przykryć górną bułką. No i burger gotowy. Nie nazywaj tego czegoś burgerem. Nie mogę tego słuchać. Pokażę wam, czym jest prawdziwy burger. Oprócz sera trzeba dodać do niego bekon, który wcześniej podsmażyłem na patelni. I oczywiście im więcej warstw, tym lepiej. Ta-dam! Gotowe! Poznajcie najbardziej wystawnego burgera na świecie. No rzeczywiście, wyszło imponująco, ale nie da się pokonać tradycji. Oto on, mój zwycięski burger. Co za aromat! Został już tylko ostatni akcent. Troszeczkę rozpuszczonego lizaka na wierzchu nie zaszkodzi. Proszę bardzo, to jest to! Prawdziwa uczta! Zobaczmy, zobaczmy. Ojej, jaki duży burger! I jaki pyszny! Zdecydowanie pretendent do wygranej. A co my tu mamy?
Let's go! No nie jest źle. To zwykły burger. Jadłam takiego wczoraj. O, a tu jest coś nowego. Wow, to słodki burger. Czuję nutellę. I żelki. Świetny pomysł, braciszku. Ale i tak wygrywa burger szefa kuchni. Gratulacje. To miłe, choć nie jestem zaskoczony. Jesteście gotowi na deser? Ja jestem. Chcę ciastka. Pewnie. To proste. Zrobię takie, jak lubisz. Zacznę od rozwałkowania ciasta. Wnusiu, przestań znęcać się nad tym ciastem. To już przesada. Zobacz, trzeba wziąć wałek i delikatnie je rozwałkować. O tak. Następnie trzeba wyciąć z ciastka okrągłe kawałki, widzisz? No nie wiem, babciu, to trochę nudne. Mam lepszy pomysł. Nie będę się męczyć. Jedno ciastko wystarczy. Lepiej zadbam o dodatki. Nasypię trochę M&M'sów i będzie idealnie. Można już wstawiać do piekarnika. Można, ale nie popasz się. Moje ciastka już są zarumienione. Jakie piękne. Daj spokój, babciu. Nie możesz wygrać tej rundy z tymi ciastkami. Tym bardziej, że wymyśliłem coś specjalnego. Ręce do góry. Dajcie spokój. Żartowałem. Zamiast nudnych ciasteczek zrobię niesamowity domek z pierników. Upiekłem już kilka sztuk. Pozostało je tylko skleić. Mam do tego krem. No i proszę, prawie gotowe. Cukier puder wygląda jak prawdziwy śnieg. To hipnotyzujące. Ojej, kochanie, twoje ciastka palą się. Wyciągaj je szybko. Co za smród. Na pewno to nie jest aromat zachęcający do jedzenia. Kto przygotował węgiel? I ja niby mam to jeść? Nie ma mowy. O, to wygląda ciekawiej. Cały jadalny domek. Jest taki pyszny. Super. Okej, spróbuję pozostałych ciastek. Apetyczne. Komu oddać zwycięstwo? Domek z piernika jest moim ulubionym. Nie miałem co do tego wątpliwości. Przez te konkursy znów jestem głodna. Chcę nuggetsy. Nie ma problemu. Zrobi się. Babciu, nie śpi. Co mnie ominęło? A, robimy kurczaka. Nie byle jakiego kurczaka, a nuggetsy. Wiem, wiem. Trzeba wlać olej na patelnię i odpowiednio go rozgrzać. Babciu, jesteś jak szef kuchni. Daj mi olej, proszę. Jestem pewien, że sobie poradzę. Ej, czemu się nie leje? No dalej. Oj. Tak, nie o to mi chodziło. Teraz mam morze oleju. Ej, udawajmy, że to nie miało miejsca. Ale z ciebie ofiara. No cóż, nie można na to nic poradzić. Pierś z kurczaka kroję na małe kawałki. Teraz muszę zrobić panierkę. W jednej misce ubijam jajka, a do drugiej wsypuję bułkę tartą. Teraz zanurzam kurczaka w jajku. A następnie obtaczam w bułce. No i na patelnię. Dzięki temu uzyskam wspaniałą, chrupiącą skórkę. Ech, babciu, jesteś mistrzynią w gotowaniu. Nie sposób się oprzeć. Jakie gorące moje palce. Daj podmucham i jak lepiej. Nie trzeba było wkładać rąk na patelnię z gorącym olejem. Nie zawracajcie mi głowy. Postanowiłem zadbać o odrobinę luksusu, więc moje nuggetsy będą złote. Proszę bardzo, danie gotowe. A co ja mam robić? Wiem, przecież surowe nuggetsy sprzedawane są w każdym sklepie. Są dobre, ale nieco je ulepszę. Dodam sera. Im więcej, tym lepiej smakuje. Żeby nie pobrudzić rąk, nabiję nuggetsy na szpikulec. I zanurzę w serze. Jak babcia to robiła? Najpierw w jajku.
A potem w bułce tartej. Tylko, że ja zrobię coś fajniejszego. Użyję Cheetosów. Super, doskonała panierka. A teraz możemy smażyć. Najważniejsze, by smażyć z obydwu stron. Myślę, że wyszło mi idealnie. Nie dam ci wygrać. Mam coś w zanadrzu. Mój sekretny składnik. Co to ma być? Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy, kto kogo załatwi. Co my tu mamy? Nuggetsy na patyczkach? Co to jest? Cheetosy? Fajnie. A co to? Jakiś dymek? Bardzo ładnie. Nigdy wcześniej nie jadłam złotych nuggetsów. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Będę musiała spróbować tych piękności. Pyszne. Nawet nie wiem, co wybrać. A nie. Wiem, te są najsmaczniejsze. No wreszcie jestem zwycięzcą. Napisz w komentarzach, jakie jest twoje ulubione danie. Może właśnie to przygotują nasi bohaterowie w kolejnym kulinarnym challenge'u. Do zobaczenia wkrótce na Parara.